Hej, witajcie w moim trzecim vlogu. Bardzo mi miło, że tu ze mną jesteście. Dzisiaj przede wszystkim chcę Wam poopowiadać o tym, jak było na targach dziewiarskich. Jestem tym mega podekscytowana, na takich targach byłam pierwszy raz i po prostu jestem pod takim wrażeniem, że to jest coś niesamowitego. Ale oprócz tego, że opowiem, jak było na targach dziewiarskich, oczywiście pokażę Wam, co sobie kupiłam, co przywiozłam, to także opowiem Wam o tym, jaka paczka przyszła do mnie z hobby, bo przyszła już do mnie włóczka, na bluzeczkę Berry dla mojej córki. Tego vloga nakręcałam przez kilka dni, żeby mieć dla Was materiał ciekawy, fajny do obejrzenia. Więc oprócz tego, że będziemy otwierać paczkę od hobby, ja zrobię to z Wami, to potem pokażę Wam już, jak wygląda ta bluzeczka, bo ją już zaczęłam dziergać. To ja Was teraz serdecznie zapraszam i oglądajmy sobie. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak w poprzednim filmie pokazywałam Wam tą oto włóczkę od hobby i pokazywałam między innymi sukienkę, którą sobie z tej włóczki wydziergałam i bardzo dużo, jak widzicie, jeszcze mi jej zostało. A teraz Wam pokażę, ponieważ mówiłam, że będę z tej włóczki dziergała sobie bluzeczkę taką z dekoltem serek, z krótkim rękawkiem, to już korpus bluzeczki mam wydziergany. Teraz mi zostało, przepraszam, do zrobienia zostały mi rękawki. Tak wygląda bluzeczka, pokażę Wam. Oczywiście muszę jeszcze wykończyć, nie wiem czy widać, jak ona jest długa, muszę ją jeszcze wykończyć przy dekolcie i-cordem, tak sobie wymyśliłam. Tutaj zakończyłam zwykłym ściągaczem. Jeszcze mam oczywiście do schowania nitkę, a to dlatego, że nie odważyłam się chować niteczki, ponieważ zastanawiam się, czy bluzeczka nie będzie za krótka. Chciałam, aby ona kończyła się na linii pasa, żebym mogła ją sobie ubierać do takiej, nie tylko do jeansów, jak Wam mówiłam wcześniej, ale wymyśliłam sobie, że mogłabym ją sobie ubierać do takiej falbaniastej, takiej, wiecie, spódnicy tiulowej w takim bladym różu, więc zależy mi, żeby ona nie była za długa, żeby pięknie kończyła się w pasie, żeby się tak na tej spódnicy nie zawijała. Ja już za chwilę Wam wskoczę w tą bluzeczkę i pokażę Wam, jak ja w niej wyglądam, bo aż sama jestem ciekawa. Do skończenia mam oczywiście rękawki i dekolt, ale myślę, że to już pokażę Wam w następnym filmiku, jak ta bluzka będzie się prezentowała, kiedy ją skończę. Włóczką jestem zachwycona, mięciutka, delikatna, niesamowita, cudne ma kolory. Chodzę już w sukience i jestem mega zadowolona z tej włóczki. No więc ten udzierg już chowam, za chwilę pojawi się filmik, zobaczycie, jak wygląda na tym etapie pracy. A teraz pobiegniemy już sobie i pokażę Wam Berry, czyli też darmowy projekt od hobby, i pokażę Wam włóczkę. Zrobimy sobie unboxing i otworzymy opakowanie od hobby. Więc serdecznie Was zapraszam. Najpierw bluzeczka, ja w bluzeczce, a potem zapraszam Was na otwarcie paczuszki z hobby. Teraz to, na co czekałam naprawdę długo, przyszła w końcu włóczka od hobby, więc zrobimy sobie unboxing i razem otworzymy ten cudowny pakunek. Tararam! Przygotowałam sobie nożyczki. Mam, już jest. Zapakowane, otwieram razem z Wami. Naprawdę nie mogłam się doczekać, bo przez majówkę naczekałam się nieco dłużej niż w standardzie. No i cóż tu mamy? Cztery kłębuszki.
4 są jeszcze cukiereczki i fakturka chyba, 4 kłębuszki takiej włóczki. Mam nadzieję, że widać, że widzicie. To jest Kid Silk, Friends Kid Silk i Perli Haze. Nie wiem, jak to przeczytać. Perli Haze. O, taka. I ten Kid Silk. Taki. I teraz może zacznę od tej perli. Faktycznie perłowa. Z pięknym połyskiem. Spójrzcie, jak się błyszczy. I ona ma w składzie 73% wiskozy i 27% wełny. Przeznaczona jest na druty, na druty 5 mm i w 50 gramach, czyli w tym motku jest 110 metrów. I takich kłębuszków mam 2. Natomiast ten Kid Silk przeznaczony jest na druty 4, 4,5 mm. Patrzę, 200 metrów, to jest 25-gramowy moteczek i w tych 25 gramach mamy 200 metrów. W składzie jest 72% moheru, 23% wełny i 25% silk. Co to jest silk? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Musiałabym spojrzeć, co to jest ten silk. Nie zamawiałam jeszcze tej włóczki w hobby, więc szczerze powiem, naprawdę nie wiem, co tam jest w składzie. I z tych czterech kłębuszków, powstanie mi właśnie ten t-shirt Berry z darmowego opisu od hobby. I ten t-shirt Berry będę robiła na drutach, potrzebuję do zrobienia tego t-shirtu, potrzebuję druty 5 mm i 6 mm. I to się robi, tak patrzę, iloma nitkami, no może nie będę tutaj teraz szukała, o mam. Jedną nitką tej perli i dwoma nitkami, nie wiem, no muszę doczytać, jednym słowem, jak będę dwoma nitkami, dobrze, dwoma nitkami tego Kid Silka i jedną nitką tej perli i z tego powstają takie właśnie urocze paseczki. Będę robiła, już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę i myślę, że w następnym filmiku pokażę Wam już, jak ta bluzeczka będzie wyglądała. No więc no, zobaczymy, jak mi będzie to szło. W torbie projektowej od Lowieczki jest bluzeczka Berry. Dla tych z Was, które może są tu po raz pierwszy, pokażę Wam, że planowałam dla mojej córki zrobić taką bluzeczkę z darmowego projektu od hobby i przyszła już włóczka, otworzyłyśmy wspólnie paczkę i teraz pokażę Wam, na jakim etapie jestem z tą bluzeczką. Robiłam najmniejszy rozmiar, robiłam XS, ponieważ moja córka jest bardzo szczupła, a poza tym ona lubi takie rzeczy dopasowane. I teraz słuchajcie, małe przerażenie mnie ogarnia, bo jak dla mnie to ta bluzeczka wygląda, jakby ona była na 5-letnią dziewczynkę. Ona się tu bardzo mocno naciąga, widzicie? Ale tak ogólnie to dość wygląda niepozornie, ale zrobię do końca, ponieważ no mam wymiary na XS i wydaje mi się, są one podane oczywiście w instrukcji i wydaje mi się, że bluzeczka będzie na moje dziecko dobra. Natomiast tak, podejrzanie wąsko wygląda tutaj, podejrzanie wąsko. Jak teraz pokazuję do kamery i patrzę się w kamerę, to wydaje mi się, że dobrze wygląda. Ale naprawdę jak tak sobie przyłożę sama do siebie, zobaczcie, no to wygląda troszeczkę jak na dzieciaczka. No,
Ale to ma być bluzka też taka krótka, do pasa, dość dopasowana. Młodzież teraz takie lubi, więc nie zniechęcam się. Robię do końca, wypiorę, zblokuję i myślę, że wyjdzie całkiem fajnie. Jaka jest? Przyjemna w dotyku. Zdecydowanie jestem fanką. O, tu mi tylko tyle zostało już z tej włóczki. O, właśnie tej. Perlhaze. Z tej włóczuszki. Ona jest przecudna. Naprawdę świetnie się dziewczyny nią robi. Mięciutka, przyjemna. Po prostu taka misia do przytulania. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą włóczką, ponieważ kiedy ja na nią patrzyłam w sklepie Hobby, wydawała mi się taka sztuczna, mało przyjazna. A jednak muszę przeprosić, ponieważ ona jest niesamowita. To jest skład faktycznie 73% wiskozy i 27% wełny, ale nie jestem Wam w stanie przekazać wrażeń w dotyku jej. Jeżeli kochacie rzeczy takie bardzo przyjemne dla ciała, uwielbiacie łagodny, delikatny dotyk, puszystości, nic nie może Was gryźć, absolutnie, to jest to włóczka idealna. Polecam Wam ją wypróbować, jeszcze pokażę do kamery. Ona się przecudnie mieni, występuje w wielu różnych kolorach, ale naprawdę w robótce zachowuje się świetnie i udzierg z niej wygląda bardzo szlachetnie, bardzo delikatnie. No po prostu ja jestem zachwycona, bardzo Wam polecam przetestować. W następnym odcinku pokażę już Wam, mam nadzieję, zrobioną bluzeczkę wypraną i zblokowaną. Zmierzę i porównam po blokowaniu, jakie będzie miała wymiary, a moja Zuzia obiecała mi już, że jak tylko dostanie tą bluzkę, muszę jej wysłać do Bydgoszczy, to zrobi zdjęcie i prześlę, więc pokażę Wam, jak ona się prezentuje na moim dziecięciu. No a teraz to, na co czekałyśmy. Targi dziewiarskie, które odbyły się w Gdańsku, na które pojechałam. Słuchajcie, powtórzę to po raz kolejny. Jestem pod takim wrażeniem, że dzisiaj, słuchajcie, jak tylko wróciłam, nie mogłam spać w nocy, bo emocje we mnie aż buzowały. Mówiłam Wam w ostatnim vlogu, że bardzo marzyłam o tym, aby kupić sobie zestaw drutów dla samego miedzia. Mieć, aby mieć, ponieważ ja mam różne rozmiary drutów, które sobie sukcesywnie kupowałam w zależności od tego, czego potrzebowałam akurat do dziergania. A tym razem postanowiłam, że nie mogę wrócić bez zestawu drutów, chociaż bardzo się wahałam, bo jak wiecie, ceny takich zestawów nie należą do najmniejszych. Wszystkim dziewczynom serdecznie dziękuję. Kiedy tylko podeszłam do stoiska i powiedziałam, że szukam dla siebie drutów, z każdej strony dosłownie płynęły do mnie porady, która dziewczyna co poleca, co jej się sprawdziło. I nie ukrywam, że kiedy stanęłam przed wyborem i byłam już mniej więcej zdecydowana, to właśnie pod wpływem Waszych porad zmieniłam zdanie. Byłam zdecydowana na coś całkiem innego. Chciałam sobie kupić takie druty, chyba one są z Knit Pro. Nie wiem, jeżeli tak, to poprawcie mnie, napiszcie mi w komentarzu filmu, ale te dzień, noc. Wiecie, te, które z jednej strony są takie z jasnego drewna, a po drugiej stronie chyba z ciemnego drewna, one chyba są drewniane. Bardzo mi się one podobały ze względu na ten w ogóle design i w ogóle to, że właśnie są dla mnie, tak, wydawało mi się, że są bardzo praktyczne, bo z jednej strony są ciemne, czyli idealne do robienia jasnymi włóczkami, z drugiej strony jasne, czyli idealne do robienia ciemnymi włóczkami. No i poza tym nie ukrywam, one mi się po prostu podobały. Ale kiedy zaczęłam rozmawiać z dziewczynami, część z Was mówiła, że te druty na klik są też fajne, nie trzeba wtedy używać kluczyka do łączenia i można bardzo szybciutko i sprawnie zmieniać druty podczas robótki. Natomiast zdecydowałam się na druty, taram, 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 na druty, kochane moje. O, nie tu mam. Co ja z nimi zrobiłam? Słuchajcie, co? Już się wystraszałam, że posiałam gdzieś moje druty. Zdecydowałam się na druty, już Wam mówię.
No, oczywiście. Na te druty, ponieważ przemówiły do mnie obrotowe żyłki. I dziewczyny, opowiadałyście mi o tym, jak cudownie się pracuje drutami z obrotowymi żyłkami. Ja sobie kupiłam na targach te druty od Motkomani. Motkomania, sklep Motkomania. U nich sobie kupiłam. Obsługa profesjonalna, bardzo Wam dziękuję za pomoc. Cudownie tam było na ich stoisku. Tak wyglądają, w środku wyglądają tak. Nie ukrywam, że też przeważyło to. Oj, tu są te takie saszetki, co wilgoć absorbują. Nie ukrywam, że przeważyło też to, że tutaj jest aż 12 par drutów i one się zaczynają od trójek, trójki, 3,5. W tych dzień i noc, tam z angielska, ale pozwólcie, że ja będę mówić po polsku. W tych dzień i noc chyba się zaczynają od czwórek, a ja potrzebuję drutów 3, 3,5, więc to też miało duże, duże znaczenie. I to, że tutaj także są druty 10, 9, 10 i 12, a w ogóle to są druty 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 i później co 1, 7, 8, 9, 10, 12. Jedenastek nie ma, ale ten zestaw w zupełności zaspokoi moje wszelkie potrzeby. I sobie tak pomyślałam, że jak pojadę na następne targi dziewiarskie, a na pewno pojadę, to sobie kupię ten zestaw, ale drutów krótkich. I wtedy będę już miała cały komplet. Oczywiście przyda się, które ta firma tutaj proponuje, są przeurocze, są żyłki, jest znacznik do drutów, są znaczniki i zatyczki do żyłek przecudne. Nie będę tego otwierała, bo Wy te druty już przecież znacie z niejednego filmiku, same na pewno dziergacie, więc mój zachwyt rozpływał się. Rozpływam się nad tym zestawem. Za chwilę będę już siadała i pracowała właśnie tymi drutami, bo jestem ich mega ciekawa, ale tak, jeszcze zapoluję na te druty, ale krótkie. Chociaż się dobrałam do jednego motka. To mam dwa sweterki z tego zrobione, jak tak? Chcecie matność. Taki bordo i w naturalnym kolorze tutaj na nogieszaku. A, to zaraz pójdę sobie. Bordo golf i przed nim taki pullover z warkoczem. Dobra. Ale chodź, ty też kochana, bo ty masz takie piękne różne. Ale co oprócz drutów? Zwiedzałam wszystkie stoiska, byłam wszędzie, zachwycona byłam po prostu cudownością, kolorystyką, jakością i taką bogatą gamą kolorystyczną i jakościową i ilościową włóczek, że po prostu mało oczopląsu tam nie dostałam. Nie wiedziałam, na co mam się zdecydować i co kupić, tym bardziej, że faktem pojechałam bez planu. To znaczy nie miałam w planach, że na przykład dobra, chciałabym sobie wydziergać kardigan, tak będzie on wyglądał i tak będę polowała na włóczkę. No nie, słuchajcie, no absolutnie nie, jak to ja, szalona, postrzelona głowa. Pojechałam bez planu i mnie to zgubiło, bo ja nie wiedziałam, co ja chcę. Więc kiedy będziecie się wybierały na targi, to sobie bardzo precyzyjnie określcie swoje potrzeby, co będziecie dziergały i kupujcie konkretnie pod te potrzeby, bo inaczej tak jak ja popłyniecie, zginiecie marnie i będziecie stały jak biedne sieroty na środku, bo ja tak w pewnym momencie stanęłam i myślę sobie, Boże mój, co ja chcę kupić? Nie wiem, ja bym kupiła tu wszystko. A planu brak. Całe szczęście, kiedy ochłonęłam i przeszłam te stoiska po 10 razy dookoła, to faktycznie wyklarowało się w mojej głowie to, które włóczki mi się podobają i które chciałabym przetestować, z którymi stykam się możliwe po raz pierwszy. I najpierw zawitałam do sklepu, już Wam mówię, Flora Yarns.
sklep Flora Yarns. Podam Wam do tego sklepu namiar, bo to jest chyba nowy sklep. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest nowy sklep. I w tym sklepie najpierw zakupiłam sobie włóczkę Livelove Knit, tak się to nazywa. Włóczka na druty 6-7. W motku jest 110 metrów i ona składa się z 30% z wełny dziewiczej, z 50% z moheru i 50% poliamidu. Pokażę Wam kolor. Słuchajcie, kolory tej włóczki są przecudne. Obsługa oczywiście sklepu przeurocza. Panie pokazały mi, powiedziały mi, ile na co powinno być włóczki. Miały z każdej włóczki, która tam była, próbki. Można było pomacać i podotykać. Pierwsze co zrobiłam? Oczywiście wzięłam próbkę i sobie tu do szyi przyłożyłam, bo jak wiecie, mnie wszystko gryzie. I nie gryzło. Nie gryzła, przykładałam różne i były takie, które mnie tam naprawdę nieźle tu kąsały po szyi. Nie gryzie, pomimo że ma dodatek moheru, nie gryzie mnie. I postanowiłam tam właśnie, stojąc przy stoisku, że zrobię z tej włóczki rozpinany kardigan z takimi trochę szerszymi rękawami zebranymi w takie bufki tutaj przy mankiecie. Więc z tej włóczki powstanie właśnie taki kardigan. I kupiłam, oczywiście panie poradziły mi, ile na ten kardigan i tak dalej. Ja opisałam, jaki bym chciała. Jeszcze takiego kardiganu nie robiłam, więc tak za bardzo nie byłam też zorientowana, ile potrzebuję włóczki, bo się tym zwyczajnie nie interesowałam wcześniej. Więc obsługa sklepu po prostu mega. W ogóle wszyscy ekspedienci na targach byli cudni, wszyscy sprzedawcy byli cudni, uśmiechnięci, w ogóle no atmosfera dzięki temu była naprawdę niesamowita. Ale kochani, przeszłam jeszcze raz i znowu wróciłam do sklepu Flora Yarns. A po co tym razem? A jeszcze się wrócę, zanim Wam powiem po co, do tego motka, bo tutaj jest hashtag livelovekknit. Natomiast włóczka się nazywa Cloud 2.0. Kolor, który kupiłam, nazywa się Rike. Nie wiem, czy to będzie tu widać. Więc tak, to nie jest nazwa, nie jest to, co Wam powiedziałam, livelovekknit, to nie jest nazwa motka. Ta włóczka nazywa się Cloud 2.0, kolor Rike, przecudny. I po co ja się jeszcze wróciłam? Chciałabym sobie zrobić sweter biały, zakładany przez głowę, z warkoczami, taki delikatniejszy, do jeansów na jesień, na wiosnę, całoroczny. Zobaczcie, jaka przepiękna włóczka. I teraz uważajcie, przeczytam Wam skład. Ona się składa z 90% z wełny jagnięcej i z 70% z poliamidu. Nazywa się BN2, kolor biały. Nie wiem, mam nadzieję, że będziecie widziały. Nie wiem, czy to się łapie ostrość. I ta włóczka, po tą włóczkę także się wróciłam, tu sobie podpatruję, do Flora Yarns. No i cóż, miękkość tego, to jest już po prostu taka bajka. To jest tak delikatne i pomimo, że składa się z wełny, oczywiście z jagnięcej, to kompletnie to nie gryzie. To jest tak przyjemne, to jest tak miękkie i oczywiście niezastąpione panie obsługujące stoisko. Jak tylko usłyszały, na czym, co mi się podoba i co planuję z tego zrobić, bo od razu mi się plan urodził w głowie, jak tylko dotknęłam, pomacałam i zobaczyłam, to panie od razu mi powiedziały, ile należy kupić tej włóczki. W tym sklepie upatrzyłam sobie, słuchajcie, jeszcze bawełnę. Występowała w tak cudownej gamie kolorystycznej. Postaram się wejść na stronę sklepu i tą bawełnę, która mi taką sprawiła przyjemność dla oka i dotyku, postaram Wam się w linku w opisie dać.
żebyście wiedziały, o którą mi chodzi. Ona ma w składzie nie tylko bawełna, bo to była bawełna, nie pamiętam teraz z czym. Napiszę Wam to wszystko w opisie, jak znajdę. Jeżeli znajdę oczywiście, to też polecam i uwierzcie mi szczerze, zakupiłabym bardzo chętnie, ale już kupiłam włóczkę na dwa projekty, plus wydałam pieniądze na ten piękny zestaw drutów i stwierdziłam, że jak wykonam te projekty, to wtedy sobie zamówię tą bawełnę, bo już wiem którą, wiem jaką i znajdę w sklepie na ich stronie w internecie. No bo ile mogę kupić naraz? Przecież i tak naraz tego wszystkiego nie przerobię. I to jest chyba największy ból jechania na takie targi, jeżeli jesteś dziewiarką z krwi i kości, bo chciałabyś tam kupić wszystko. Przynajmniej ja tak miałam. Ja chciałam tam kupić sobie wszystko. Ale kupiłam jeszcze coś. No taki gadżecik dla Miecia, żeby Miecia. Kupiłam sobie, słuchajcie, znaczniczki, takie cudowne kłębuszki znaczniczki i do nich oczywiście pudełeczko, żeby móc sobie te znaczniki chować. To już była taki wydatek, taki gadżet, który po prostu mi się mega podoba, chciałabym go sobie mieć, bo wygląda przeuroczo, a że kupiłam sobie nowe druty, a tam są duże rozmiary, to te znaczniki będą idealne, chociaż oczywiście jak później obejrzałam dokładnie, to w tych drutach są znaczniki duże, nadające się idealnie do tych dużych drutów, są małe znaczniczki do mniejszych rozmiarów i wszystko tam jest, co jest potrzebne. Kolorowe moteczki już leżą, kochane moje. Na koniec chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za każde spotkanie z każdą z Was. To była niesamowita, wspaniała, cudowna przygoda. Dziękuję, że podchodziłyście, że miałyście dla mnie tyle ciepłych słów. Wyszłam wzruszona, głęboko wręcz wstrząśnięta tym wszystkim. Nie mogłam spać w nocy, przeżywałam każdy moment i każdą sekundę i dzięki Wam poczułam się tam po prostu wyjątkowo. Na pewno nie są to moje ostatnie targi i będę chciała jeszcze nie raz wrócić, aby poczuć tą niesamowitą atmosferę. Dagnie Zielińskiej chciałabym serdecznie podziękować, że mogłam ją poznać, zobaczyć, dotknąć i przytulić. Dzięki, Dagna. Jesteś w ogóle matką chrzestną mojego vloga. Na ostatnim swoim vlogu opowiadałaś, czy którymś tam z kolei, bo oglądam, opowiadałaś o tym, że oglądasz dziewczyny, które prowadzą swoje vlogi, kanały na YouTubie i wymieniłaś dziewczyny, które warto obserwować. Ja sobie tam pozaglądałam. To było dla mnie taką inspiracją, tak mnie natchnęłaś, że sama postanowiłam, że zacznę nakręcać. I to jest kolejną przygodą moją, która mi tak się spodobała, że mam nadzieję, że to zostanę na dłużej. Kibicujcie, trzymajcie kciuki. Dziewczyny, dziękuję, że tu jesteście. Do zobaczenia, do następnego razu, do następnego filmu. Bye!